Witam serdecznie na kanale Magia Kuchni. Dzisiaj upieczemy ciastka z masłem orzechowym. Jak Państwo tu widzą, są przygotowane produkty, czyli masło orzechowe, zwykłe masło, cukier trzcinowy, jajko, cukier waniliowy, mąka pszenna, łyżeczka proszku do pieczenia, mleko, sól oraz czekolada mleczna. I z tych składników będziemy robić nasze ciasteczka. Do miski dajemy 160 g masła orzechowego i 100 g masła zwykłego. Najlepiej, żeby miały temperaturę pokojową i ubijamy wszystko na gładką masę. Ucieramy. To wszystko musi ze sobą dobrze połączyć. Taką fajną konsystencję. Jak już widzimy, że się połączyło, dodajemy 150 g cukru trzcinowego i jedno opakowanie cukru waniliowego. Znowu wszystko ucieramy. Teraz nadszedł moment na dodanie jednego jajka i 40 ml mleka. I znowu wszystko musimy ze sobą utrzeć. Mieszamy mikserem, mieszamy, aż to wszystko ze sobą się dobrze połączy. I w tym momencie Państwo widzą jedną miseczkę, ale to jest 200 g mąki wymieszanej ze szczyptą soli oraz jedną łyżeczką proszku do pieczenia. I tą mąkę partiami dodajemy do naszej masy i musimy wszystko naszym mikserem dobrze to wymieszać. Te składniki muszą się bardzo ze sobą dobrze połączyć. Jak już stwierdzimy, że wszystko jest wymieszane na maksa, to przyszedł moment na czekoladę. Czekolada mleczna 100 g, którą kroimy w drobną kosteczkę. Nie mieszamy mikserem, bo chodzi o to, żeby ona zachowała swoją formę tej kosteczki, która później będzie wyczuwalna w każdym ciasteczku. I taką dość gęstą masę, jak Państwo widzą właśnie, mieszamy łyżką drewnianą i chodzi o to, żeby ta czekolada została w pełni wymieszana z naszą masą. No i teraz najprzyjemniejsza rzecz, czyli blacha wyłożona papierem do pieczenia. Lepienie kuleczek. Myśmy za formę M-kę wzięli sobie łyżeczkę od herbaty, nabieramy, kręcimy i powstaje piękna kuleczka. I tak będziemy kręcić kuleczki aż do wykończenia naszej masy. Kuleczki mają około 30 g. I tak jak Państwo tu widzą, wyłożyliśmy je na blachę. Teraz musimy lekko je rozpłaszczyć. I jak już sobie rozpłaszczymy, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza i pieczemy przez 15 minut. Jedna blacha, druga blacha. Wyjdzie około 24 ciasteczek. Wyjmujemy z piekarnika na blaszkę, czy tak kratkę, i studzimy. Ciasteczka gorące są miękkie i jak one przestygną, będą kruche i nadawały się do jedzenia. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.